Ja, proszę Państwa, przed Gen Z byłem trenerem w parku trampolin w Białymstoku, a dzisiaj jesteśmy w Krakowie w parku Go Jump. Mam 5 godzin na zmianie jako trener, proszę Państwa. I ciekawe, czy cokolwiek pamiętam jeszcze z trenerem. Jest młyn, jest bardzo dużo osób, dużo ogarniania. Siema, jestem nowym trenerem. Bartek jestem. To co? Jakie zasady, tak? Tak, na trampolinach przede wszystkim dzieciaki muszą się poruszać tak jak długie trampoliny, okay. A nie mogą się w poprzek trampolin poruszać, bo mogą się zderzyć z innymi dzieciakami. Drodzy widzowie, ja dzisiaj wracam do swojej pracy, czyli do bycia kelnerką. Jest to dzisiaj najbardziej stresujący dla mnie dzień, bo jest to dosyć ciężka praca, też trzeba mieć wiele umiejętności, trzeba znać karty, umieć odpowiadać na pytania. I mam nadzieję, że sobie poradzę, widzę, że jest dużo ludzi. Bo się boję, że zacznę coś odwalać, wiesz, że podejdę ten tak, siemano, co tam, co potrzeba? A ja właśnie lecę się przebierać w fartuszek. No i mam piękny fartuszek. Poziom stresu bardzo wysoki, naprawdę jest ogromny, ale mam nadzieję, że sobie poradzę i że nic tutaj nie zrobię złego. Dobra, i mam tą pakietkę dla ciebie. Jest. Orzo, uczę się. Duża po prostu wyrozumiałość teraz na pewno od klientów. Kochani, jestem przed moją dzisiejszą pracą. To jest właśnie oto mój dzisiejszy sklep, w którym będę pracować. Zobaczmy, jak to tutaj będzie. Cześć, Wiktoria. Cześć, ja tu dzisiaj pracuję. Dzisiaj jesteśmy w pracy, w której już wcześniej w życiu pracowaliśmy. No ja około roku lub ponad rok pracowałam właśnie w sklepie odzieżowym, kiedy miałam 15-16 lat, coś takiego. Moja przygoda wtedy rozpoczęła się tak, że zaczęłam pracować w grudniu, bo szukali osób tylko, żeby pomóc przed świętami. No i mnie wybrali, a tak się im spodobałam, że zostałam na dłużej. Ja kiedyś pracowałem w piekarni, słuchajcie. No i będziemy przygotowywać wypieki, po prostu. Dostaliśmy piękną koszulkę, fajnie. Tutaj już chodzimy? Tutaj chyba tak. O Jezu, jak ciepło. Tutaj papierce, ta szafa, do której się wjeżdża z wózkami. Z wózkami, dokładnie. Tutaj mamy właśnie stanowisko dla croissantowego. Fajne. Jeszcze takie pytanko, czy takie ciasto, które jest właśnie croissantowe, które jest robione na zakwasie, ono się różni jakoś smakiem od takiego standardowego? Nie. Ale super. Kochani, moją pierwszą pracą była oryginalna praca, bo pracowałam w papugarni. Zaraz wam opowiem trochę więcej o tym, co robiłam, ale na początku muszę się przygotować i z tego, jak właśnie pracowałam, to nauczyłam się tego, że bardzo ważne jest zabezpieczenie biżuterii, jeżeli nie możemy jej zdjąć, ponieważ papuszki uwielbiają wszystko, co się tak macha, świeci i zdejmuję oczywiście pierścionek, bo nie chcę, żeby papuga rozpuknęła. Lubię go. Możemy ruszać do pracy. A jesteśmy oczywiście w dobrze wam znanym Animal Island, gdzie byliśmy na odcinku. Pojedynczo tam. No. Czekaj, sprawdzę, czy na pewno tam dobrze wyskoczy. Bardzo ładne salto. Pontonowa zawsze zaznaczony tym. Dobra, dżingielek z przodu. Dobra. Pontonowa z przodu musi być posparowany. Nogi do przodu trzymają się. Tak naprawdę możesz obracać tyłem, puszczać. Uważaj, żeby właśnie siedzieli w przodu. Dobra, dobra. Poproszę tutaj, popsikam. Siadaj, a czekaj, czekaj odwrotnie. 3, 2, 1. Fajna funkcja tutaj. Zapraszam kolejną osobę. Czekaj, bo... Zakręcić cię. Jest to trochę męczące rzeczywiście. O! Nie, no to tak to można robić. Dobra, koniec popychania ludzi, teraz ja. Dawaj, zakręćmy. Ej, to było mega fajne. Bardzo się przestraszyłem, jak mnie pan zakręcił, ale rozumiem, o co chodzi. Kochani, a my przypominamy wam o ostatnich biletach, które są dostępne na koncerty w Gdańsku już za 2 dni. I we Wrocławiu 9 czerwca również są ostatnie bilety, więc wpadajcie na Going, link w opisie. No i widzimy się. I będziemy się świetnie bawić. Buziaki! Ty, Julitka, będziesz mieć pager numer 9. I ty będziesz dzisiaj mieć obowiązki bar i karty. Obowiązek bar polega na tym, że sobie po prostu przez całą zmianę będziesz sprawdzać, czy nie brakuje tam słomek, czy nie brakuje serwetek, jakby były jakieś brudne butelki albo szklanki, no to będziesz to odnosić na zmywak, a karty to po prostu polega na tym, żeby pilnować też czystość tych kart i po prostu za chwilę ci pokażemy, jak to się robi. Dobra. Normalnie będą zawsze wydawać napoje. Napoje, tak. Tak, ale na przykład softy sobie bierzesz sama z lodówki, masz talerzyki, łyżeczki i po prostu jakby wiedziałeś, że tutaj są jakieś brudne rzeczy, no to możesz to odnosić na zmywak, tak? Nie, w ogóle taka zmiana dla mnie to jest to, że wy macie tutaj podział, czyli tak, osoby na barze, osoby tylko jakby, które są kelnerami, osoby na kuchni. Ja pracowałam w taki sposób, że byłam i osobą na zmywaku, i kelnerką, i od sprzątania wszystkiego. Bo po prostu były dwie dziewczyny na zmianie i wiesz, my się zajmowaliśmy wszystkim, więc tutaj jest fajny taki podział, że masz jakieś swoje zadanie przydzielone i tym, tylko tym się zajmujesz. To jest ułatwienie na pewno w takiej pracy, nie? No i mamy pierwszą klientkę, moją fryzjerkę. Marta, powiedz mi, czego tutaj dzisiaj szukasz? Chciałabym coś takiego na święta może, bo ma być cieplutko. Tak, już za chwilę coś tutaj znajdziemy. Tu mamy
bardziej sportowe rzeczy. Tak. Ja się sama muszę zapoznać z tym sklepem, bo jeszcze nie miałam czasu. A ty bardziej lubisz takie obcisłe rzeczy, czy bardziej wolisz luźne sukienki? Lubię, jak jest dopasowane w talii, to na pewno. To taka, bo mówisz, że obcisła wybę w talii. W talii. I na święta to tak idealnie pasuje. Dobra, to trzymamy to sobie. No to co, no to przymierzamy, co? Dobra. Ta, no pierwsza klientka. Możesz sobie te dwa chlebki nacisnąć, jak najbardziej przez środek. Dobra. Dzięki temu to ucho też nam fajnie wyjdzie. Od samego końca, tak jest. I zobaczymy, jaki będzie efekt później końcowy. Później bierzemy to, rzucamy wrzut do samego końca, łapiemy sobie za ten guziczek. Ciekawe, jak będzie ta partia. Zobaczymy za 40 minut. O Boże, święty. Pięknie, patrzcie. Byłam w tamtej robocie, to zbierałam takich mnóstwo. Dzień dobry. To od niej. Przywitania się. Cześć, jestem Hania. To są Ary, co nie? Ara, no dokładnie. Ara. Dzień dobry. Hej, mega słodka. Jak się nazywa? Klara. To jest chłopak, ale ma na imię Klara. No i super, jakby jesteśmy tolerancyjni. Dobra, kochani, teraz przygotujemy wyżerkę dla papużek. Nie tylko dla Ar, ale również dla papużek falistych. I trzeba drobniutko pokroić, bo one są drobniutkie po prostu. I co, i mogę sobie wykorzystać o to coś? Potem jeszcze tak drobniej tą marchewkę zrobię nożem. No nie wyszło mi to, kochani, najlepiej. Damy dla falistych tak troszeczkę tej marcheweczki. Papryczka. No kochani, no kto by nie pogardził takim pięknym posiłkiem? Fajkikania. Siema, cześć! Jestem waszym trenerem dzisiaj. Zaczynamy od tych trampolin. Jeżeli na nich skaczecie, możecie przeskakiwać nad zielonymi, ale tylko w tym kierunku wzdłuż tych długich trampolin. Nie można w tamtą stronę skakać w ogóle, dobra? A zrobimy sobie teraz rozgrzeweczkę. Możecie zrobić tak. Profeska, co? Teraz zapraszam wszystkich na trampolinki na dalszą rozgrzewkę. Kolego, tak nie przeskakujemy! Czuję, kurde, powrót do starych czasów, nie? Może potrzebujecie kogoś na przykład do pomocy na zmywak? Teraz. Nie. Myślę, że im szybciej zrobić pierwszego klienta, tym lepiej. No, ale super, Jezu, one są tak podekscytowane, że to jest koniec. Super, koszuleczka, to wszystko elegancko. Maja się nie przygotowała, ale bardzo by chciały zdjęcie, więc dobra. Jeśli jest opcja... Fajnie, bo rozluźnia po prostu kontakt. No, jakiś tak. No więc możemy sobie zrobić. Dobra, tutaj elegancko zrobione są zdjęcia, podpisy, ale jeszcze się zapytam, bo może państwo chcą jeszcze sobie coś zamówić. Coś będzie dla was, może jakiś deserek? Rachuneczek. Tak jest. Już postaram się ogarnąć wszystko i lecimy po pierwszy rachuneczek. Przypuszczam, że kartą będzie płacone, więc zapłać, kliknij sobie kartę. A jak gotówka? Bierzemy płatnik, tutaj dajemy rachunek, tutaj kwotę. Ja ci to wprowadzę. Dobrze. I po prostu podejdziesz sobie do stolika. Tutaj mamy już rachuneczek. To będzie płatność kartą, gotówką? Kartą. Kartą, dobra. Dziękujemy bardzo. Jezu, jak się spociło już. Głównie do moich obowiązków należało pilnowanie ludzi przy papugach. Ta papugarnia funkcjonowała w ten sposób, że tam jest jakiś limit osób do wpuszczenia na główną salę z papugami. Tych ludzi wpuszczałam i tłumaczyłam regulamin. Każdy dostawał mały pojemniczek z pokarmem i mógł sobie karmić te papuszki, one tam podlatywały. Też musiałam ludziom tłumaczyć, że no, że większych nie bierzemy na ręce, jakoś tam nie pchamy im palców do buzi. I w sumie takim drugim głównym obowiązkiem moim w tej pracy było organizowanie urodzin, więc byłam taką po prostu animatorką, pół banana dam. Bardzo mi się przydała ta wiedza z tamtej pracy, jeżeli chodzi o jakieś zabawy dla dzieci, bo robię to teraz na YouTubie. Dzień dobry. Super! Fajne, tylko kolor, gdyby był bardziej różowy, żebym brała od razu, bo to tutaj jest. Fajnie moje kolory. No, pięknie. Szkoda, że tu nie ma falbanek, ale też się ładnie tutaj układa i fajnie to podkreśla. Ja ci chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj mamy minus 20%. Nie trzeba było długo przekonywać. Tak, przynieście rzeczy. Pójdziemy na magazyn. Okej. Okay. Zeskanowałyśmy, tak, że chodź ze mną. Dobra. Teraz jeszcze potrzebujemy Nola Black. Tutaj już jest skasowane, więc tylko do torebki. Proszę bardzo. Dzięki serdecznie. Dzięki nawzajem. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Nasza klientka. Nie obawiacie. Już widać ładny, brązowy, karmelkowy kolor. Widać troszkę róż. Ostatnie były twoje, z tego co pamiętam, więc jest okej, nie? Tutaj ładnie się łóżko zrobiło, tutaj po prostu za mało siły użyłeś na końcu lub na początku, bo to często to jest tak, nierównomiernie. Tak, gdzieś... Za wcześnie skończyłem ruch. Za wcześnie zacząłeś albo za... Tak. Za wcześnie skończyłeś, tak. Widzisz i też mamy przez to takie jajko tutaj, nie? Nie mamy na całości, ale no jest to nadal fajnie otworzone. Tu znowu co, za głęboko? Tak, tutaj jest za głęboko i wtedy już widać, że ten chleb się zaczyna już rozjeżdżać, nie? Oczywiście w naszej papugarni w Białymstoku wszystkie Ary przeklinały. No przez przypadek się nauczyły tego przeklinania. No i wyobraź sobie, że przychodzi rodzina z małymi dziećmi, a Ara do nich. Ara! Chodź, chodź, chodź.
niżej. Zejdź niżej, pa, pa. Idę do ciebie, wariatko. Zobacz, ile masz jedzenia. Skoro nie lubisz, to cię zostawiam w spokoju oczywiście. Tyle. Ja pierdzielę, dobra, te ogólnie zwierzęta przypominają dinozaury. One teraz mają okres lęgowy. Także mogą być troszeczkę bardziej poddenerwowane. Super. Uwaga, uwaga! W tym momencie organizujemy konkurs wielkanocny. Do wygrania jest coś fajnego. Zasady są takie. Na parku są porozkładane takie jajeczka. Waszym zadaniem jest policzyć, ile ich jest. Jak już policzycie, przychodzimy do trenera, mówimy, jaka jest liczba. Jeżeli powiecie dobrze, to dostajecie jajko. Czekaj, zapomniałem, ile to było? Kwestia przenikliwa. Dobra. Niestety nie jest to 25. 32? Dobra, nie mów więcej, nie mów nic. Chodź, idziesz po nagrodę. Proszę dwa jajeczka wziąć. 22? Nie, nie. Szukamy. Może idźcie tutaj, czy pan jest czymś, Szymona. Stoliczek czeka. Teraz to mniej przyjemna część. Wszystko po prostu, nie? Ogólnie tak, tylko staraj się nie kłaść tacy na stole. Robimy tak, że trzymamy tacę. Ja się boję bardzo tac, bo tacy są takie, że boję się, że mi się przechyli coś, nie? Tak, no dlatego jeżeli tyle jest twój maksimum, to uważam, że już nie wiesz więcej. Ja sobie dokończę. Dobra, i to zanieś tam na szkło. Wszyscy tak pewnie chodzą, a ja jak taka drętwuta. No i cudownie. Zleci. Ile już minęło? 44 minuty. Talia, biust, wszystko tak. I nawet fajnie, i ona ci nie obciąża w ogóle, bo to jest lekko. Lekko. No, czyli bierzesz tą eskę i tą, tak? Tak. Okej, okay, dobra, no to idziemy w magazyn. Eska jest super. Dzięki bardzo. Czyli kasujemy. Sobie musiałam wybrać listę, wstawić tą nazwę, która tutaj jest. I teraz jeszcze rabat musimy nabić. Tak. I będzie gotówką czy kartą? To większe wyzwanie. Za 414,40. Teraz chciałam wpisać tutaj kwotę. Dziękuję bardzo za zakupy. Ja i do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze bym poprosiła swoje skóreczki. Bo bez nich to nie wyjdę. Życie jeszcze nie da. Należy złożyć, czyli jakby podrzucić go na siebie, okay, żeby nadać mu troszeczkę siły. Robimy to w ten sposób, że chwytamy mniej więcej w 2/3, okay, tak? Jakbyś chciał złączyć ręce, ale nie łączysz ich całkiem, tylko taki ruch, jakbyś chciał złączyć. No. I podnosisz w górę, tak. I spróbuj zarzucić tak, jakbyś chciał od siebie. O, pięknie. Znowu w 2/3, w góry i znowu ten sam. Tak jest. Odwrócimy sobie panienkę o 180 stopni. Tak. Super. Jak mamy teraz coś takiego, to postaraj się chwycić ciasto w całości i odwrócić je o 90 stopni. O, jak na pierwszy raz. Znaczy no właśnie, to nie taki pierwszy raz tak też do końca, ale prawda jest taka, że... Ale po dłuższej przerwie. Tak, i takich czynności też nie wykonywałem. Cała partia przerobiona, to sobie czeka kolejne 45 minut, godzinę do kolejnego składania. Można sobie wyrobić trochę biceps nawet na tak. On jakby czuje, że się go boisz, to będzie cię zaczepiał. Nie boję się ciebie, stary, w ogóle. Normalnie jaja, czarne. Składa jedno średnio co 3 dni. I co, jajuwa? Zabieramy do inkubatora. Żartowałam z jajuwą. Rękoma? Tu. Jak podniesiesz, to w takiej nie obracasz nim, tylko podnosisz i tak dalej. Ono jest zielone, stara! Ej, nie, to jest jajko dinozaura. Proszę pomachać, to też zabrałaś mi jajko. Zabrałam wam jajko. Ej, na pewno powinno mi pokazywać, one zaraz na mnie ruszą. Zaraz, to. Zabrałam wam dziecko wasze. Siema. Proszę państwa, czas na jedną z bardziej moich ulubionych rzeczy, które zawsze robiłem na parku, czyli spychanie ludzi w gąbki na belce. Dobra, dawaj. Dochodź. Dobra, pierwsza skucha, 15 przysiadów. O kurde, od razu taki zawodnik. Wygrałeś, brawo! Oprócz pracy przydałoby się też coś zarobić, dlatego z panem trenerem walczymy o 5 dyszek. Dobra, niech wygra lepszy. Let's go. No i dobra, 5 dyszek dla ciebie. Chodź, wprowadzisz sobie teraz sama gości. Dzień dobry. Czy państwo mieli rezerwację? Nie. Dobra, to już podaję kartę i zaprowadzę do stolika. To jest tak, 2 razy karta. Tak. Do tego jest koktajlowa i jedną wkładkę. To zapraszam za mną. Tutaj sobie można usiąść. To jest menu. Proszę
No i koktajle tutaj. Nie zapytałam, czy chcą coś do picia od razu. Ja nie zapomniałam. Czy coś udało się już Państwu wybrać? Tak, ja bym poprosił cheddar cheeseburger. Mhm, już sekundka. Na Pani? Proszę tą carbonara. Dobrze, jakieś deserki, czy ewentualnie później? Super, dziękuję bardzo. Czyli będzie tak, burger, cheddar, a nie, cheddar, tak. Jest super, gratulacje, prawie mamy pierwszy stolik. Się podoba jak na razie? No super, my sobie tutaj plotkujemy, rozmawiamy, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Mamy też klientów, więc nie jest nudno. No i właśnie teraz sobie już szykuję kolejną torbę. W ogóle za chwilę zajmiemy się robieniem rzeczy na Instagrama, Reelsów. Tutaj właśnie ten sklep mocno dba też o social media, więc myślę, że tutaj zadbamy, nagramy kilka właśnie tego typu rzeczy. Fajnie, bo to jest coś, co ja robię na co dzień, więc w tym się na pewno sprawdzę. Pierwszy kadr po prostu jak jesteś w swoich ubraniach, a potem zrobimy drugi kadr jak odsuwasz zasłonę. I dobra, jesteś w tej sukience. Pierwszy kadr. Super. Możemy od razu zrobić takiego szybkiego TikToka 3 stylizacje, które wybrała Wiki. W lustrze możesz się nagrać. Albo okay. W tym, albo w tym. Ogólnie to zerknąłem troszkę na chleb, który nacinałem. Ten, to jest co? Ten, sterczący. Ale patrz, ale ten, znowu git. Młodzie, patrz tutaj. Ogólnie widać, że tu był pierwszy rzut, a tu ostatni, bo tu jest lipa, mniejsza lipa, trochę lepiej i całkiem git. Nazywamy dole. Słuchajcie, teraz idziemy wykonywać spacer z orłem i robi się to w celu, żeby orzeł nie zdziczał. Czyli po prostu bierze się go na rękę. Na rękę, dziękuję, Klaro. I oprowadza się go tutaj, żeby jakby wiedział, że kontakt z człowiekiem jest okej. To jest coś większego niż papuszka, ale tak to ptak. Uważaj, to jest naprawdę, jest co nosić. Oh shit. Nie puszczam. Jakie to jest ciężkie, dobra? On będzie latał, prawda? Nie powinien, jest przypięty. To jest pani? To jest stolica, tak. Pani Orlico, jesteś przepiękna, ale boję ci się patrzeć w oczy. Na przykład mogę tak... O, shit. Chodź tu, kochana. Ona jakby czuje, że gdzieś podniesiesz rękę. To, że chce niby, żeby poleciała. Tak. Możesz ją sobie trzymać tak. Tak, trzymać. Dobra. Wtedy ci nie odleci. Wiesz, o co chodzi, że nie... Ale dostałam ze skrzydła. I możesz sobie trzymać za wtedy. Ogólnie jeden pazur ma na mojej bluzie, ale nie boli jak na razie. Pomyślałem, że spytam teraz trenerów o jakieś wyzwania, które będę próbował wykonać. Sprawdzimy, czy mi się uda. Pierwsze wyzwanie polega na tym, żeby przelecieć sobie całą kostkę. Łapiesz się bujającego się worka i przelatujesz na drugą stronę. W jedną stronę się udało. Pierwsze wyzwanie wykonane. Dobry pani, dla dwojga stoi. Dobry, ja teraz obsługuję właśnie klienta, więc za chwilkę podejdę. Panią, ale nie będziemy czekać tyle. Czujemy się zignorowani, naprawdę. Dzień dobry, czy Państwo mieli rezerwację? Nie mieliśmy. Naprawdę jestem głodny i wkurzony. To w takim razie zapraszam Panią. Jak się Państwo czują? A, bardzo dobrze. A co, Pani doktor? Do dwójeczki, no, to mogę taki stoliczek. A możemy jakiś większy prosić? Nie, no, może... kochanie, nie przesadzaj. Tak. Coś do picia dla Państwa, czy dacie jeszcze? Tak. Ja właśnie tylko się jeszcze zastanowiłam. Tak. To ja wrócę za sekundkę, dobrze, przyjęcia mówienia. Dziękuję bardzo. Dobrze. Ale profesjonalnie rozmawia z klientem, bardzo fajnie, jak na razie. Czy coś już Państwu się udało wybrać? Ice tea jaśminową, małą. Ice tea. I sok świeżo wyciskany. Ja mam pytanie, jak świeże są te pomarańcze? Pomarańcze najświeższe. Świeższe niż świeże. A można też z grejpfrutem? Mix, oczywiście. A można tak. Na przykład sam grejpfrut też? Albo na przykład taka proporcja? 3/4 do 1/4, najpopularniejsza. Ale 1/4 grejpfrut, a 3/4 pomarańcza. Mm-hmm. Tak, pani świeżo. Pani z ust wyjęła, naprawdę. Czy ktoś pije jakieś przypaweczki? Czy... Na razie jeszcze się zastanawiamy. Tak, dziękujemy pani bardzo. Stoliczek numer 14, obsłużony. Pani, nagrywamy teraz roleczkę przed sklepem. Jak sobie idę z kawusią? Bardzo pyszna. Kawa jest pyszna. Zrobimy sobie jeszcze po prostu jak wchodzisz do nari. Teraz najpierw wałkujemy sobie masło. Okej. Okay. Ja pokażę, następnie zrobisz ty. Podsypujemy bardzo mocno to masło, no bo masło to tłuszcz. Nie wiadomo. Dzieje czasami, jak jest za twarde masło. Wszystko wystarczy po prostu odwrócić się. I teraz odwracamy, wkładamy jedno na drugie. I już jest gotowe masło. Tak. Przykładamy sobie. Aha, no i się zużywa to w sumie, przykrywa się. Jak sobie spojrzysz od góry na ciasto, to ono delikatnie schodzi w tych randach, schodzi
w ten sposób. No więc sobie delikatnie to wyrównujemy w tym momencie. Okej. Okay. Bo mimo wszystko te ścinki zawsze będą. Żebyśmy mieli ładnego rogala wykrojonego, to zawsze jakieś te ścinki będą. Dobra. Natomiast my ze ścinek wkładamy do foremki na chleb tostowy. Zajebiste. No waste, całkowicie. Super, bardzo mi się to podoba. Wierzę, że mu też by się spodobało. Dzień dobry, Odiś. Hello. Tak, chodź, Odiś. Cześć, dzień dobry. Ulubieniec tutaj tego miejsca. Ojej. Kto na ciebie zrobił? Ojej! Kto na ciebie zrobił? Ty dużo, dużo! O nie! Czemu zawsze ja tak kończę? Słuchajcie, no najważniejszy punkt roboty ze zwierzętami, ktoś mnie musiał obsrać. O, dzień dobry. Druga strona. No, teraz na drugą stronę, tak? Na mówię tak, siedzi za spokojne. Masz dla mnie wyzwanie jakieś? Pytanie, czy chcesz to 5-4 spróbować? Już tutaj próbowałem na poduszce, no ale na trampolinie, kurde, dawno nie robiłem, naprawdę. Psycha siada mi. Kiedyś robiłem takie śrubki na trampolinie, ale no jednak 4 czy 5 lat nie ćwiczenia wpływa na psychę trochę. Będę musiał się przełamać jakoś. Jest stresik. Wow! Easy, easy! Dobra, fajnie, przełamałem się. Dobra. Lecimy bez materacu. Yes! Dobrze! Dziękuję bardzo. Tutaj jest kremoniatka jaszminowa. Ja wezmę od pani. I wtedy cała taca i balans na tacy zatruje i może to wszystko wylać. Dlatego chciałam to zrobić. Czy coś dla was będzie? Może już? Ja się chciałam właśnie zapytać o pizzę z buraty. Ja bym ją chciała tylko, ja użyję na pistacje i pomidorki cherry. Przecież nie ma pani. Proszę, pan kwestionuje. Jasne, oczywiście damy radę. Tak, Pamiątko, kocieliśmy to z mentolą. Carbonara. Tak, carbonara. Tak, poproszę raz. Aksamitna wołowina marynowana, czyli to jest carpaccio. Carpaccio to jest ogólnie taka pasta zrobiona z tego. Ale nie, plasterki. Plasterki, no właśnie, a ja to jadłam w pani jest trochę niekompetentna, poprosiłbym jednak dopytać się, dobrze? Co to jest trufle carpaccio, tak? Co to jest, tak. Mój klient, który jest ode mnie, zapytał się, co to jest trufle carpaccio. To jest carpaccio wołowa, jakby surowa szynka, tylko tam masz troszkę oliwy, troszkę masz kaparów, troszkę takiej też oliwy truflowej, dlatego się nazywa trufle carpaccio. Po prostu na talerzu robione, pokrojone wołowe. Dobra, a jak duża jest quesadilla? Jako przystaweczka myślę, że super. Wiem też, że pana kobieta tutaj często nie dojada, więc po niej można carbonara spokojnie sobie wciągnąć. Ale mnie znają w tej restauracji. Przepraszam państwa, bo jakieś ukryte zadania być leciutko niemiłe. Sugeruje pani coś? Czyli tak, carbonara dla kobiety w najwspanialszej i dla mężczyzny dorastającego jeszcze quesadilla chicken, tak? Kelnerka będzie mi mówiła jeszcze, co jest niekulturalne. Co jest niekulturalne? Klientowi mówi, co jest niekulturalne, co? No dokładnie. Ta pani ewidentnie mnie podrywa. Tutaj już za chwilę dla państwa będzie zamówienie. No oczywiście, no, że będzie. Jasne, proszę mi na głowie położyć. Tutaj carbonara dla wspaniałej kobiety, proszę bardzo, i quesadilla. O, dziękuję. Czy dla pana coś jeszcze do picia będzie, bo nie? Nie, dziękuję, będę podbijał. Jasne, tak. To w takim razie mi smacznego. Dziękuję bardzo. Mam być zazdrosna. Kochani, Julitka naprawdę dobrze sobie radzi. Nie widać po niej tak naprawdę, że się stresuje, ale podejrzewam, że to musi być dla niej dzisiaj stres. Dlatego jej jeszcze oczywiście dopieprzam. Dobra, kochani, idziemy do koników. Troszkę je poczesać, bo teraz mają taki okres, że zrzucają sierść. Cześć, cześć koniku. Cześć. Shadow. Dzień dobry. Masz jabłko? Zajmij się jabłkiem. No tak. Dzień dobry. Tak właśnie mi się teraz przy czesaniu koników przypomniało, że no właśnie jak pracowałam w tej papugarni, czy ogólnie z jakimiś zwierzętami, to jest to taka bardzo kojąca praca po prostu. Skupiasz się na stworzeniu żywym, dbasz o niego, no to jest takie, wiecie, w świecie, gdzie ciągle siedzimy w telefonie, bardzo uspokajające i takie zbliżenie z naturą jest po prostu fajne. Teraz będziemy, słuchajcie kochani, robić chleb tostowy. A? Jestem pozostawiony sam sobie. No i to wygląda chyba. Sadzamy po 3 takie kuleczki, proszę państwa, do foremki. To wszystko wyrasta, wypełnia całą foremkę i tworzy po prostu cały chleb tostowy. Czyli jak się zastanawialiście kiedyś, jak się robi chleb tostowy, to chleb tostowy powstaje z 3 takich bułeczek tak naprawdę. W pracy w piekarni ważne jest to, żeby być zawsze na czas. Niektórzy nie mogą spać, żeby inni mogli rano mieć świeży chlebek. To jest ogólnie bardzo wdzięczna praca, chciałem tego powiedzieć, bo czujesz, że dajesz coś ludziom, nie? Że to jest super, bo tu sobie robisz, a tam od razu widzisz, jak to wszystko jest, cykl jest zamykany, czyli jest
jest wszystko zjadane, super sprawa. A panie, świeże zjedzi? Czy coś można zabrać od państwa już? Tak, tak. Wie pani co, bo tutaj trochę warzywek zostało, to na wynos byśmy poprosili. Guacamole, no. Pudełeczko. Ja jeszcze tiramisu poprosiłam. Tiramisu. Dobrze, to ja odniosę i wrócę do państwa, żeby zajmuje się trochę. Muszę stąd jak najszybciej odejść. Ania, kręcimy nożem, kto płaci? Weź. Mam marchewkę dla ciebie. Chodź. Ty, zadziałało. Zawsze miałam słabość do osób. Dlatego jestem z Bartkiem. No więc tak wyglądał mój dzień pracy na farmie. Myślę, że udało mi się tutaj wrócić do właśnie tej swojej pierwszej pracy. A też fajnie, że mogłam pobyć z innymi zwierzeczkami, trochę o nie zadbać i mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj jest rachunek. Dziękujemy bardzo. Tak, oczywiście, kobieta płaci. Kobieta płaci, oczywiście. 27,20. Nie nabiło się 12,071? Nie, to właśnie i tak jak ktoś tu na moje konto przykłada. O, super, ekstra. Dobrze sobie poradziła z trudnymi klientami, więc zostawiamy jej napiweczek. Napiweczek się należy, no nie ma co. Oni zostawili taki napiwek? O Jezu, słodcy. Byli trochę niemili, ale finalnie chyba mi się podobało. A ja lecę się przebierać. To był bardzo emocjonujący dzień, dużo stresu, ale udało mi się. Także to jest fajna praca też, żeby sobie dorobić właśnie albo na studiach, więc ja was serdecznie zachęcam. No i kochani, mój dzień pracy właśnie dobiegł końca. Było troszeczkę stresująco, ale udało mi się powrócić z tymi wspomnieniami właśnie do moich studenckich lat. Super wyszło, dziękuję też właśnie restauracji Orzo, że mogłam sobie tutaj popracować trochę. No i teraz zobaczmy, jak reszta sobie doskonale poradziła. Słuchaj, Tatiana, w tym bioderka. Dobra. Tatiana, masz naprawdę kopytka. Patrz. Tatiana, przepraszam, że tak się poznajemy w ten sposób, ale... Nie bądź tak. Chyba to może Tatiana. Kobieta, to daje ci za mały rozmiar. Nie przychodzi przez pupkę. Tutaj pierwszą sukienkę, którą sprzedałam, to była ta. Więc mam do niej sentyment. Dobra, sprawdźmy to. No i co? No i mamy to. I co, ciężko? Dobrze mi poszło. Chodź, baby. To było tyle. Bardzo ciało mi ręka. Wygląda jakby pracowała jakimś sobie. Moja praca się już kończy, ale było tutaj bardzo sympatycznie. Większość pracy przegadałam właśnie z właścicielką tego butiku, tego sklepu z ubraniami. Było to naprawdę super, bardzo mi się spodobało. A teraz już zobaczcie, co się dzieje u świeżego. Dobra, proszę państwa, wszystko fajnie. Ogólnie taki zawód moim zdaniem jest bardzo fajny. Jest dużo odpowiedzialności, dużo też skilla i wysiłku. Jednak jest to bardzo męczące. Ale proszę państwa, najbardziej znienawidzoną rzeczą moim zdaniem było szykowanie urodzin. Ale szykowaniem salek już was widzowie nie będę zanudzał. To był fajny dzień, fajnie było wrócić do swojej pracy przeszłej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.